No elo mordy, dostaję od was komentarze. Szczególnie na TikToku, gdzie tego Duke'a wrzucam o wiele więcej niż na pozostałe media społecznościowe. Dostaję tam od was komentarze dotyczące mocy, dotyczące tego, czy faktycznie te modyfikacje, które w nim przeprowadziłem, coś fajnego nam przyniosły. Jest jeden komentarz z teorią, że przez to wszystko on stracił moc w stosunku do fabryki. Moja teoria jest taka, że powinien coś pod 80 koni mieć. I teraz, żeby to potwierdzić, przyjechaliśmy do warsztatu Cerbol Motocykle. Cerbol zajmuje się robieniem map, hamownią, blokowaniem na dwa, wszystkim tym, co wiąże się z mocą i elektroniką w motocyklach. I za chwilę wrzucimy sobie Duke na hamownię i zobaczymy, jaki będzie ostateczny wynik, co on nam ciekawego wypluje. A dla was teraz wjeżdża intro i zaczynamy. Boom! That's a deal, right? Ride with me if you ride with me. You can slide with me if you feel like 550 on the five sticky. Come get high with me. That's a deal. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google for the information. I'm a seven star, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding niggas out of line. I proszę, mamy naszego gagatka. Cerbol Motocykle. Co nam powiesz? Co nam powiesz o sobie? O sobie nic nie powiem, powiem tylko, że Biały przyjechał z KTM-em i liczy, że będzie miał więcej mocy po mapie z KTM-a. Ja mówię, że Zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac, probably dollar sign. Got the energy to win it, my nigga, I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a fuck what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go, I won't leave. Coming from the block with plain clothes and police. Straight up to the top with bankrolls and rollie. Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the fly, still you can get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide. No co, pofalowany wykres, masz celulit na wykresie. Tak wygląda mapa Evo 1 z KTM-a. No moc jest całkiem, nie? Natomiast kolor nie przelany jest, to widać od razu. Musiałbym z hamulcem go przekatować od góry do dołu. Teraz robimy test Baumaxa. Zobaczymy, ile to pociśnie na maksa, tak serio, a nie na liczniku. No dobra, to jesteśmy już po pomiarach. Ile on tam wypluł? 72 chyba. 72 z hakiem, czyli po zrobieniu dolotu, wydechu, wywaleniu kata i wgraniu mapy Evo 1, która jak się okazuje mocno go przelewa.
Bardzo mocno go przelewa. Wyszedł nam wynik na poziomie tak naprawdę fabryki. Pytanie, co było, jak przyjechał z fabryki? Pytanie, co było, jak przyjechał z fabryki? Aż bym sobie, kurwa, sprawdził. Trzeba było. Trzeba było, naprawdę. Tak. Chociaż tu akurat trochę bardziej... No, dobra. W dzisiejszym odcinku to wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie, łapka w górę. Wiecie, co robić. Komentarz. Podajcie dalej. Wyskakiwać z hajsu. Wyskakiwać z hajsu. Dokładnie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!